Montaż baterii z lewozmywakowej. Instalację baterii zaczynamy od sprawdzenia, czy mamy wszystkie elementy. Część główną baterii, wężyki, uszczelki oraz śrubę mocującą. Jeżeli mamy cały zestaw, możemy zacząć od wkręcenia śruby mocującej i wężyków w część główną baterii. Wszystkie te elementy wkręcamy maksymalnie mocno. Następnie umieszczamy baterię w otworze i ustawiamy tak, żeby środek skali rozdziału wody był ustawiony prostopadle do linii końcowej z lewozmywaka. Potem zakładamy uszczelkę i stopkę montażową od spodniej strony zlewu i przykręcamy do momentu, kiedy bateria zostanie unieruchomiona. Kiedy bateria jest zamontowana, możemy przykręcić wężyki do ujęć wody, sprawdzając uprzednio, czy w końcówkach wężyków są uszczelki. Następnie odkręcamy zawolki i sprawdzamy, czy nie ma przecieku.